Naszkicuj wykres funkcji f od x równa się 1 czwarta do potęgi x plus 3 minus 1. Podaj jej dziedzinę i zbiór wartości. Zaczniemy od naszkicowania funkcji podstawowej, czyli funkcji postaci y równa się a do x. W naszym wypadku będzie to funkcja y równa się 1 czwarta do potęgi x. Zastanawiamy się, jaką liczbą jest podstawa. Podstawa, czyli czwarta, należy do przedziału od 0 do 1. Czyli jest to funkcja wykładnicza malejąca. Naszkicujmy więc tą funkcję. Każda funkcja wykładnicza przechodzi przez punkt o współrzędnych 0,1. W naszym wypadku ma być to funkcja malejąca. Czyli najpierw gwałtownie maleje, dochodząc do 1, a następnie pomału maleje. Asymptotą tej funkcji jest y, oś x. -ów. W dalszej kolejności naszkicujemy wykres funkcji y równa się 1 czwarta x plus 3. Zobaczmy, czym różni się y, y, czerwona funkcja, wzór czerwonej funkcji od naszej niebieskiej. Tu zamiast x mamy wprowadzone wyrażenie x plus 3. Zawsze jeżeli zamiast x wprowadzamy jakieś wyrażenie, to jest to przesunięcie lewo lub prawo. Jeżeli jest plus, to przesuwamy w lewo, jeżeli jest minus, to przesuwamy w prawo. Stąd wynika, że naszą czerwoną funkcję będziemy przesuwać o trzy jednostki w lewo. Zaczynamy od przesuwania asymptoty. W tym wypadku przesunięcie asymptoty w lewo nic nie zmieni, natomiast punkt o słóżnych 0,1 również przesuniemy o 3 jednostki w lewo. Mamy raz, dwa, trzy. I naszkicujmy wykres naszej funkcji niebieskiej, czyli tu najpierw gołtownie maleję, maleje, od tego miejsca delikatnie maleje. Teraz pozostało już nam tylko naszkicować końcową funkcję, czyli funkcję postaci y równa się 1 czwarta x plus 3 minus 1. Zobaczmy, czym różni się niebieska funkcja od zielonej. Do Całej funkcji, do wartości y, funkcji mamy dopisane jeszcze minus 1. Czyli jeżeli do wartości funkcji dopisujemy jakąś liczbę, to jest to przesunięcie w górę lub w dół. I to już według intu intuicji. Jeżeli jest minus, to w dół, jeżeli jest plus, to, y, to w górę. Więc w naszym wypadku będziemy przesuwać funkcję o jedną jednostkę w dół. Zaczynamy od przesuwania asymptoty. Tym razem y, będzie to zauważalne. Czyli całą asymptotę przesuwamy o jedną jednostkę w dół. Następnie ten charakterystyczny punkt przesuwamy o jedną jednostkę w dół i rysujemy nasz wykres. Czyli do tego punktu gwałtownie maleje i od tego punktu swobodnie. Teraz już tylko wystarczy odczytać dziedzinę funkcji i jej zbiór wartości. Aby znaleźć, odczytać dziedzinę funkcji z wykresu, przesuwamy się wzdłuż osi x, od lewej do prawej, i patrzymy, dla jakich x funkcja istnieje. W naszym wypadku funkcja ciągnie się od minus skończoności do nieskończoności, czyli dziedziną tej funkcji jest cały zbiór liczb rzeczywistych. Natomiast zbiór wartości wyznaczając, idziemy od dołu do góry i patrzymy, dla jakich y nasza funkcja istnieje. Widzimy, że zaczęła się w y równym minus 1, a kończy się w nieskończoności. Czyli mamy przedział od minus jedynki do nieskończoności. W nieskończoności oczywiście przedział jest otwarty, natomiast w minus jedynce była asymptota, czyli nasza funkcja zbliża się do tej asymptoty, ale nigdy jej nie dotknie. Czyli również mamy przedział otwarty.